No, zaczęliśmy bardzo dobrze to spotkanie, bo akurat byliśmy groźni tutaj na piasie, potrafiliśmy stworzyć sobie sytuację i jeżeli tutaj na takim terenie gorącym nie wykorzystuje się sytuacji, no to trudno później nie wygrać spotkanie. Na pewno no, bramkę po raz kolejny tracimy w zbyt prosty sposób, jedno wybicie i powoduje, że tracimy bramkę, ale walczyliśmy do samego końca na pewno. Bramka na 2-0 to była taka, że zawodnicy już trochę głowę na chwilę spuścili, ale walczyliśmy do samego końca o dobry wynik, oddaliśmy dużo strzałów, oddaliśmy i mieliśmy też 2-3 sytuacje jeszcze, żeby wrócić do gry. Na pewno boli to, że wyniki się dobrze poukładały, mogliśmy do tej ósemki awansować jeszcze jednak tutaj mimo korzystnego wyniku, ale po prostu w ostatnim czasie, jak tak nawet analizuję, no to za prosto po prostu tracimy te bramki, nie zasłużyliśmy na tą grupę i trzeba po prostu teraz zebrać się i odpowiednio przygotować do tych następnych meczów, które są bardzo ważne. Tu chciałbym bardzo podziękować kibicom, którzy do samego końca dzisiaj byli z nami i to jest to, co mówiłem, że na dobre i na złe są z nami i dlatego wierzę w to, że po prostu dalej się zbierzemy, będziemy dobrze grali w tych następnych meczach i już za tydzień mamy bardzo istotny mecz, pierwszy u siebie, który po prostu musimy wygrać i włączyć się, spokojnie walczyć o te 9. miejsce, które jest naszym celem. Tak, dobry wieczór. My jsme se na ten zápas zvlášť připravovali, protože po těch našich dvou zápasech, kdy jsme nezahráli dobře v obraně, jsme na tím hodně pracovali a to byl vlastně náš taky hlavní předpoklad v tom dnešním zápase. My se na ten meč speciálně připravovali, poněvadž te ostatnie dwa mecze nie były dobre w naszym wykonaniu. Przede wszystkim gra obronna nie była dobra. Chcieliśmy to dzisiaj poprawić, to nam się na szczęście udało. Początek był lekko nerwowy, ale później już chłopaki byli w pełni skupieni na tym meczu. Nie było tam jakichś poważniejszych błędów. Trochę na początku drugiej połowy nam gra szwankowała. Mogliśmy tymi kontrami zadecydować o wyniku meczu już trochę wcześniej. Bardzo mnie cieszy, że chłopacy przez cały mecz byli skupieni i udało nam się wygrać ten mecz. Je to o tom, jak jsem mluvil, je to o té obranné části. O, myslím si, že hrajeme hodně, ne, nebo... Znaczy, tutaj chodzi głównie o tę grę obronną. My w tych ostatnich meczach wyszliśmy bardziej nastawieni ofensywnie. Chcieliśmy grać taką piłkę, jaką gramy u siebie. No niestety przeciwnik wykorzystał swoje kontry. No i przede wszystkim w Lubinie to był taki dosyć specyficzny mecz. Tam gospodarzom udało się strzelić pierwszą bramkę, bodajże w drugiej minucie, już później drugą zaraz później. No i w zasadzie to ustawiło cały mecz. No my chcemy atakować, grać swoją grę i mam nadzieję, że nam to się uda.